tym filmie kontynuujemy modelowanie hali stalowej, tworząc pierwszą dwuwymiarową ramę. Rozpoczynamy od wstawienia górnego węzła dachu dwuspadowego. Klikamy ikonę Nowy węzeł, wprowadzamy żądane współrzędne i potwierdzamy wpis, klikając OK. Następnie tworzymy lewą belkę dachową ze skosem po lewej stronie na początku pręta. W tym celu klikamy Nowy pojedynczy pręt. Teraz widzimy kolejną nowość w programie RFM6. Podczas definiowania właściwości pręta można również utworzyć skos lub przesunięcie na jednym lub obu końcach jednocześnie. Przejdźmy do zakładki Przekrój i w obszarze Rozkład przekrojów wybierzemy opcję Skos na początku pręta. Teraz możemy również wprowadzić długość skosu w metrach lub w procentach. Poniżej zmieniamy również wyrównanie, wybierając opcję Góra. W polu Przekrój z materiałem zdefiniujemy teraz odpowiednie przekroje dla początku pręta i pozostałej części pręta. Klikamy na ikonę Importuj z biblioteki przekrojów, a w nowym oknie dialogowym klikamy na dwuteowniki parametryczne, aby zapoznać się z przekrojami parametrycznymi. W nowym oknie można znaleźć już utworzone przekroje na liście po lewej stronie, takie jak belka i PE450 słupów zewnętrznych. Drugi wpis na liście został utworzony automatycznie przez program RFM jako element zastępczy. Teraz dostosujemy go do naszych specyfikacji. Przechodzimy do zakładki Parametryczne cienkościenne. Tutaj możemy ręcznie wprowadzić żądane parametry geometrii lub zaimportować je z istniejącego przekroju znormalizowanego. Klikamy ikonę Importuj parametry z przekroju znormalizowanego i szukamy belki i PE400. Wpis potwierdzamy klikając OK. Geometria przekroju znormalizowanego została przyjęta i możemy ją dowolnie zmieniać. Kiedy skończymy z geometrią skosu, możemy skopiować ten przekrój na liście po lewej stronie, używając odpowiedniego symbolu, aby zdefiniować przekrój dla pozostałej części pręta. W przypadku skopiowanego przekroju odpowiednio dostosowujemy wysokość i potwierdzamy wpis, klikając OK. W ten sposób zdefiniowaliśmy dwa nowe przekroje, które musimy przypisać do początku i końca pręta. Cały pręt jest widoczny na mapie bitowej po prawej stronie okna. Utworzoną belkę dachową zatwierdzamy przyciskiem OK i wstawiamy klikając najpierw głowicę słupa, a następnie utworzony wcześniej węzeł. Kolejność jest bardzo ważna, ponieważ skos jest definiowany na początku pręta. Opuszczamy pole klikając prawym przyciskiem myszy. Ponieważ modelujemy halę 3D, musi ona być dostatecznie usztywniona. Aby w trakcie tej serii ćwiczeń można było efektywniej wstawiać stężenia i płatwie, do obu prętów zostaną dodane węzły wewnętrzne. Możliwości jest kilka. Decydujemy się po prostu podzielić pręty na N węzłów pośrednich, klikając prawym przyciskiem myszy. Aktywujemy opcję Węzeł na pręcie, aby węzły były tworzone na prętach bez ich dzielenia. Dzielimy słup i belkę dachową odpowiednio na 1 i 2 węzły. Teraz chcielibyśmy uzupełnić ramę 2D. Aby to zrobić, nie musimy ponownie wykonywać wszystkich kroków, możemy wykonać odbicie lustrzane ramy na drugą stronę. Wybieramy kompletny model konstrukcyjny i klikamy ikonę Odbicie lustrzane. W nowym oknie dialogowym aktywujemy opcję Utwórz kopię, aby skopiować połowę ramy. W polu Parametry odbicia lustrzanego pozostawiamy układ współrzędnych z ustawieniem domyślnym i wybieramy żądaną płaszczyznę odbicia lustrzanego.
Następnie musimy wprowadzić współrzędne punktu odbicia lustrzanego lub kliknąć punkt na modelu konstrukcyjnym za pomocą odpowiedniego symbolu. Klikamy OK, aby wykonać odbicie lustrzane. Wstawiona zostaje pierwsza rama 2D. W następnym filmie będziemy kontynuować modelowanie. Do zobaczenia.